Pewnie w wielu wymiarach, ale tak jak teraz myślę, to najbardziej zmieniły mi się proporcje takiego myślenia. Najpierw dużo bliżej byłem czysto lekarskiego, medycznego myślenia, że pomoc psychoterapeutyczna jest podobna do pomocy medycznej i że to jest ulga w cierpieniu. I w związku z tym nasza praca i współpraca i głównym celem to jest ulga w cierpieniu. Trochę chyba z takim myśleniem niewypowiedzianym wtedy do końca, że jak się ujmie cierpienie, to już będzie dobrze, to już będzie zdrowo. A z czasem zdecydowanie widzę, jak rola moja jako psychoterapeuty jest równie ważna w tym obszarze wspierania zdrowia. Bo jeżeli ktoś jest zdominowany objawami, patologią i problemami, to nie tylko dlatego, że miał jakieś traumy, ale też dlatego, że nie miał wystarczająco dużo okazji, żeby się nauczyć zdrowo podchodzić, myśleć, rozwiązywać, kontaktować się ze sobą i z otoczeniem. I że terapeuta ma to promować, wzmacniać, podpowiadać i w jakim sensie jest nauczycielem. To chyba taka największa zmiana w proporcji mojego takiego myślenia i postrzegania, i to się przekłada na praktyczny kontakt w trakcie rozmowy, że się więcej zatrzymuje przy tym, co pozytywne. Mam nadzieję, że na szczęście cały czas jestem jednym i drugim, że nie robię jakichś sztuczek ze sobą i się nie rozdwajam, ale rzeczywiście inaczej to traktuję. Opisuję to tak, że mam taką podwójną tożsamość zawodową, właśnie lekarską jako psychiatra i psychoterapeutyczną. Dawniej, tak jak zaczynałem pracować i jak się uczyłem, to traktowałem to bliżej siebie i oznaczało to, że prowadziłem jednego pacjenta jednocześnie i lekarsko, i psychoterapeutycznie. W moim otoczeniu inni tak pracowali, ja też tak pracowałem. Ale z czasem trafiły do mnie argumenty takie, że chociaż to jest podobna współpraca, to jednak w istotny sposób się różni. Lekarska współpraca i współpraca psychoterapeuty. I od tamtej pory, to już wiele lat temu, zasadniczo umawiam się osobno. To znaczy zawieram kontrakt na współpracę lekarską albo zawieram kontrakt na współpracę psychoterapeutyczną. Łącznie z takim zastrzeżeniem, że jeżeli ktoś, kto jest u mnie w terapii, będzie potrzebował pomocy psychiatrycznej, to ja go pokieruję do mojej koleżanki psychiatry. Albo odwrotnie, kto jest u mnie lekarsko, a będzie chciał, czy potrzebował, czy się zdecyduje na pomoc i pracę psychoterapeutyczną, to go pokieruje do kogoś z kolegów na psychoterapię. To jest istotne, bo w naszej kulturze jest taka tradycja, że za leczenie odpowiada lekarz i pacjent się poddaje lekarzowi. Ja oczywiście się staram po partnersku rozmawiać z pacjentami, no ale w takiej kulturze i on, i ja wyrośliśmy. Niedobrze jest to przenosić do współpracy psychoterapeutycznej, bo mi najbliższa jest, już nie pamiętam, kto sformułował, czy skąd to zasłyszałem, ale jakoś mi zapadło i taka definicja psychoterapii, że psychoterapia to jest praca nad samym sobą z pomocą psychoterapeuty. I to bardzo podkreśla, że na psychoterapii pracuje pacjent, czy klient, wszystko jedno jak go nazywać, prawda? A ja jemu służę swoją pomocą i to jest zdecydowanie inaczej niż ten tradycyjny model lekarz-pacjent. Ludzie na podobne rzeczy cierpimy, tak? Myślę, że od pokoleń i tysiącleci. Ale istotna jest różnica taka, że zdecydowanie jest niższy próg zgłaszania się. Niższy próg w tym sensie, że ludzie już nie wytrzymują tak bardzo, nie starają się sami sobie radzić ze swoimi stresami, doprowadzając się do ostateczności albo do takiego kresu bezradności i bezsilności, że już wtedy muszą skorzystać z pomocy. Oczywiście to się zdarza, ale zdecydowanie rzadziej. A zdecydowanie się zmieniła taka, myślę, świadomość społeczna, że jeżeli mam problemy emocjonalne, psychiczne, psychiatryczne, to nie muszę ich wytrzymywać albo swoimi czy ludowymi sposobami się jakoś ratować i z nich leczyć, tylko mogę skorzystać z fachowej pomocy. Więc w tym sensie łatwiej i szybciej się ludzie zgłaszają, co jest bliskie temu podejściu, żeby była profilaktyka zdrowia, nie tylko
ratowanie wtedy, kiedy już jest dramatycznie, ale żeby wzmacniać takie zdrowe funkcjonowanie. Pierwsza odpowiedź mi się nasuwa taka, że mężczyznom łatwiej jest ustąpić pola i zostawić to kobietom. Trochę tak jak dzieci, dom i... dzieci, dom, tak? Ale głębiej to myślę, że to jest tak, że do wykonywania zawodu psychoterapeuty między innymi jest potrzebna specyficzne, mocne osadzenie w sobie i poczucie swojej siły i sprawczości, które się dzieje w kontakcie i w trakcie pracy terapeutycznej. Mężczyźni mają do wyboru różne inne zajęcia, gdzie poczucie siły i sprawczości jest, powiedziałbym, dużo prostsze, łatwiej osiągalne, co nie znaczy, że łatwo to przychodzi, też się trzeba, nie wiem, wysilić, nauczyć, rozwinąć jakieś umiejętności, ale to jest bardziej ewidentne, czytelne i oczywiste. I pewnie w stereotypowy sposób się też kojarzy, że to jest na przykład bardziej prestiżowe wykonywać typowo męski zawód. Natomiast, żeby zostać psychoterapeutą, to ta równowaga i ta moc, powiedziałbym, że jest na bardziej subtelnym poziomie. I to dla wielu mężczyzn nie jest pociągające, a być może nawet budzi obawy, że z tym się jakoś jest trudno odnaleźć, czy ja wystarczająco się będę czuł męski, wykonując taki zawód, w którym używam subtelnej siły swojej. Płynęło na pewno, tak? Bo nie sposób, jak tyle godzin w tygodniu i tyle lat się tym zajmuję i to uprawia. Niedawno miałem taką refleksję na ten temat, że jak byłem młody i zaczynałem pracę, to chyba miałem takie wyobrażenie świata, że są takie zasady i reguły ludzkie, które jeżeli je przestrzegać, to będzie dobrze na świecie. Jakoś tak się dziwnie dzieje, że część ludzi tego nie przestrzega i że trzeba ludziom pomóc w ten sposób. No teraz myślę sobie, że to było takie podejście zasadnicze, że właśnie jakieś, nie wiem, takie recepty, czy filozoficzne, czy religijne, czy kulturowe, ale że te recepty, że one mają być pomocne w życiu. Ta zmiana we mnie jest taka, że nie tak, że zrezygnowałem, czy straciłem przekonanie, że różne zasady mają swoją wartość, ale ja przestałem być zasadniczy i teraz bardziej widzę, że w moim funkcjonowaniu bardziej cenię sobie otwartość, taką otwartą czujność, że różne rzeczy są do zbadania, łącznie z tym, że do zbadania jest na przykład, dlaczego ludzie, skoro wiedzą, jak można dobrze ze sobą współżyć, dlaczego tego nie robią? Czyli mówiąc językiem psychologicznym, żeby badać opór i zainspirować siebie i innych, bo ja nie mówię, że to innych tylko dotyczy, we mnie też się takie rzeczy dzieją, do badania, co we mnie, co w nas jest przeciwko realizowaniu tych zasad, które no, nie są odkryciami Ameryki, ale jakoś w życie je trudno wprowadzić.